Po sesji rozmawialiśmy z burmistrzem Piotrem Płudowskim. Pytaliśmy go o sprawy poruszane przez radnych podczas obrad. Podczas sesji mieliśmy dość długą, jak na obecne warunki, dyskusję dotyczącą budowy trzech kładek nad Krzną. Temat wywołał wiceprzewodniczący Rady Miasta, pan Jarosław Okliński, który stwierdził, że nie można robić inwestycji za 500 000, skoro on ma informację, że takie trzy kładki można by wybudować za 42 tysiące złotych. Skąd takie rozbieżności? O co tutaj tak naprawdę chodzi? Również jestem zdania, że 500 000 złotych to jest za dużo, stąd podjąłem decyzję o tym, żeby ten przetarg unieważnić i przystąpić do tego przetargu po raz drugi. Skąd się biorą różnice? A można by zadać takie pytanie, a dlaczego ten wykonawca, który by w stanie był to zrobić za 40 tysięcy od sztuki, dlaczego nie przystąpił do tego przetargu i dlaczego nie chciał dla naszego miasta tego zadania wykonać? Ja po sesji wejdę w kontakt z tym wykonawcą i go zachęcę. Powiem, że takie ogłoszenie przetargu będzie, niech po to zadanie sięgnie, niech to zadanie zrobi dla naszego miasta. Musimy pamiętać, że kładki to nie tylko sama cena tychże kładek. Musimy pamiętać również o tym, że każda z nich jest inna. To nie jest praca taśmowa, tylko każda z nich jest inna. Również postanowiliśmy, że będzie to zrobione solidnie, czyli każda z tych kładek, zanim zostanie pokryta warstwą lakieru ochronnego, to zostanie ocynkowana i to też podnosi wartość tego całego zadania. Wody Polskie, do których zgłosiliśmy się również z wnioskiem o opinię czy wydanie warunków, określiły warunki dotyczące umocnień brzegu. Na te decyzje Wód Polskich nie mieliśmy po prostu wpływu i musimy się do nich dostosować. Stąd te wszystkie czynniki powodują, że koszty urastają do takiego poziomu. Panie burmistrzu, podczas tej sesji była też mowa o tym, że mieszkańcy będą już mogli wkrótce starać się o pieniądze na wymianę pieców, bo rusza tak naprawdę miejski program, jeżeli chodzi o czyste powietrze. Co więc mieszkańcy po dzisiejszej sesji wiedzą i co mogą robić? Program ograniczania niskiej emisji w naszym mieście został przyjęty przez Wysoką Radę na sesji już w grudniu, natomiast na dzisiejszej sesji został przyjęty regulamin naboru i niezwłocznie zaraz na naszej stronie ten regulamin, warunki naboru, kwestionariusz naboru będzie dostępny. Zapraszamy w związku z tym mieszkańców zainteresowanych wymianą tych tradycyjnych, starych, węglowych źródeł ciepła. Zapraszamy do kontaktu, do zainteresowania się tym programem miejskim. Podczas sesji radni dyskutowali dużo o tym, jak pomóc przedsiębiorcom w obecnym stanie epidemii i rozgorzała dyskusja na temat zwolnień, ewentualnie rozkładania podatku od nieruchomości czy od podatku od środków transportu, czyli tych podatków lokalnych na raty. Pan mówi, że jest 20 wniosków na ponad 2000 podmiotów. Czy tym podmiotom, które już złożyły te wnioski, można pomóc i co w tym zakresie dalej? Na każdy z tych wniosków naszych mieszkańców odpowiedzieliśmy, natomiast trudno umarzać coś, bo takie wnioski były o umorzenie podatków w sytuacji, kiedy one jeszcze nie są wymagalne. Tak? Natomiast każda z tych sytuacji jest sytuacją odrębną, wyjątkową i będzie analizowana odrębnie. Pamiętajmy, że z podatków utrzymujemy samorząd, utrzymujemy między innymi szkoły i realizujemy inwestycje, więc jeżeli będą podejmowane decyzje o umorzeniach czy też decyzje o zwolnieniach z tego podatku, to w parze z tymi działaniami powinny i muszą pójść działania ograniczające wydatki samorządu. Panie burmistrzu, a jeżeli chodzi o wydatki samorządu, to co z dotacjami przyznanymi już organizacjom pozarządowym, między innymi tym, które zajmują się sportem? Jeżeli w trakcie trwania pandemii te organizacje nie są w stanie wykonywać założonego wcześniej harmonogramu, oczywiście te środki w tym okresie nie mogą być wydatkowane. Oczywiście jesteśmy otwarci na to, żeby dokonywać zmian w harmonogramach i jeżeli będzie istniała możliwość, żeby te niewykonane zadania zostały zrealizowane w późniejszym terminie, to będziemy oczywiście wykazywać się tutaj zrozumieniem i takie zmiany w umowach pomiędzy nami a organizacjami będą wykonywane. Jak wygląda na dzień dzisiejszy sytuacja, jeżeli chodzi o stan epidemii w Łukowie? Pomimo tego stanu epidemii, tego stanu zagrożenia, miasto powoli wraca do normalności, co widzimy na naszych ulicach. Natomiast oczywiście pod specjalnymi rygorami, przy specjalnych zasadach, stopniowo zaczynamy uruchamiać również nasze targowisko miejskie na ulicy Prusa. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.